Śląsk to niemal kraina terenów poprzemysłowych. Górujące nad miastami wieże szybów kopalnianych, kominy czy wielkie huty to stały krajobraz województwa śląskiego. Niestety z biegiem lat liczba czynnych zakładów maleje. Dzisiaj zaprezentuję kilka istotnych dla naszego regionu nieczynnych kopalń. Zapraszam w poprzemysłową podróż. Jesteśmy w Czerwionce Leszczyny. Za mną znajduje się kopalnia węgla kamiennego Dębieńsko, eksploatowana w 1853 roku. Jakie ciekawostki możemy znaleźć na terenie nieczynnego już od 24 lat kompleksu? Jestem bardzo ciekaw. Pierwsze nadania górnicze dla przyszłej kopalni Dębieńsko ogłoszono 17 marca i 11 kwietnia 1843 roku. Powiększono je 17 marca 1857 roku. W 1853 roku rozpoczęto eksploatację. Od 1852 roku należała do Gustawa Simona. Kolejnym właścicielem był profesor Karol Kuch w latach 1856-1857. Zakład był nieczynny w latach 1860-1878. Sytuacja powtórzyła się pod koniec lat 80. i trwała aż do końca lat 90. XIX wieku. W 1895 roku kopalnia została zakupiona przez Joannę Szajfurt, która sprzedała ją niemieckiej spółce w 1897 roku jako Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura. Od 1937 roku kopalnia należała do Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych. W 1974 roku przy kopalni powstał zakład odsalania wód dołowych, dzięki któremu poza utylizacją wód dołowych uzyskiwano sól i wodę. W 1979 roku kopalnia wydobyła ponad 2 miliony ton węgla. W pierwszej połowie lat 90. XX wieku kopalnia weszła w skład Gliwickiej Spółki Węglowej. W czasie okupacji hitlerowskiej kopalnia należała do koncernu Hermann Göring. Po II wojnie światowej kopalnia została upaństwowiona i podlegała pod Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego. Od 1976 roku kopalnia należała pod Zabrzańskie Zjednoczenie Państwa Węglowego. Marca 2000 roku Gliwicka Spółka Węglowa zdecydowała o likwidacji kopalni. Eksploatacji zaprzestano 25 października tego samego roku.
Tym razem kopalnia działająca od końca XIX wieku, albo właściwie tylko to, co po niej zostało. Mowa o kopalni węgla kamiennego Szombierki. Co pozostało z tej historycznej kopalni dzisiaj, w 2024 roku? Zaraz to sprawdzę. Początki kopalni sięgają tak naprawdę 1855 roku, kiedy to 14 lutego nadano pole górnicze Hohenzollern. Jednak kopalnia ostatecznie powstała w 1870 roku. W latach 1870-1873 postawiono tutaj dwa szyby, Kaiser Wilhelm i Hohenzollern. W latach 1870-1873 wybudowano dwa szyby. Szyb Ewa, czyli szyb pełniący funkcję odwadniania, oraz szyb Kaiser Wilhelm, czyli Krystyna. Był to szyb wydobywczy. Oficjalne otwarcie szybów nastąpiło 8 lipca 1873 roku. Natomiast pierwszy wagonik węgla został wydobyty 5 września tego samego roku. Kopalnia w latach 1882-1922 była połączona z inną kopalnią powstałą w latach 60. XIX wieku. Mowa tutaj o kopalni Hohenzollern Paulus. Natomiast od roku 1922 kopalnia ponownie była osobnym zakładem. Od września 1945 roku przy kopalni funkcjonował obóz pracy przymusowej, składający się z 5 baraków. Nazwę kopalni i szybów zmieniono w 1945 roku po przyłączeniu Bytomia do Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwszego kwietnia 1957 roku została przyłączona do Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Pierwszego stycznia 1970 roku została połączona z kopalnią Karol w Orzegowie. W 1979 roku zlikwidowano szyb Jadwiga, dawniej nazywany Sommer, który znajdował się przy dzisiejszej ulicy Frycza Modrzewskiego w Szombierkach. Pierwszego września 1993 roku. Tego właśnie dnia następuje połączenie dwóch kopalń, KWK Szombierki i KWK Centrum. Powstaje tym samym kopalnia Centrum Szombierki. W tej chwili losy ostatnich pozostałości kopalni węgla kamiennego Szombierki nie są oczywiste. Miejmy jednak nadzieję, że pozostały szyb Krystyna nie czeka taki sam los jak pozostałe zabudowania kopalni. Tym razem stoję u podnóża niemal 200-letniej kopalni. Kopalnia węgla kamiennego Mysłowice została założona w 1837 roku. Pierwszymi właścicielami kopalni byli Aleksander Mieroszewski, burmistrz Mysłowic, Fryderyk Gawron, kupiec Lobel Denzinger, Antoni Kołodziejski i Franz von Winkler.
Tym, który rozpoczął rozwój przemysłu wydobywczego na terenie Mysłowic, był przedstawiciel rodziny Miroszewskich, Felicjan. I już w roku 1788 założył tam pierwszą kopalnię. I od tego czasu losy górnictwa przechodziły różnych właścicieli. Rok 1866. 1 lipca kopalnia Dańcyś została połączona z polem górniczym Neudańcyś pod nową nazwą Mysłowic. Czerwca 1889 roku została powołana Katowicka Spółka Akcyjna. Tak było aż do roku 1901. W rękach spółki znajdowały się wszystkie mysłowickie kopalnie. W ciągu kilkudziesięciu lat KWK Mysłowice wykonała ogromny skok. Przez wiele lat kopalnia była w rękach pruskich. Jednak środowisko górnicze Mysłowic zawsze było ostoją polskości i postępowych tradycji narodowo-społecznych. Od zakończenia wojny w 1918 roku, aż do powrotu Górnego Śląska do granic Polski, górnicy kopalni Mysłowice brali udział we wszystkich trzech zrywach powstańczych, a krwawa masakra na dziedzińcu kopalni stała się jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu pierwszego powstania śląskiego w sierpniu 1919 roku. Na początku XX wieku kopalnia węgla kamiennego Mysłowice dominowała nad innymi kopalniami w okolicy pod względem nowoczesnych rozwiązań. Ten harmonijny rozwój przerwał wybuch II wojny światowej. Hitlerowcy od razu przystąpili do modernizacji zakładu i wprowadzania urządzeń zwiększających wydobycie w kopalni. Rok 1945 zastał KWK Mysłowice w dobrej kondycji. Lecz w historię kopalni wpisało się także tragiczne wydarzenie. W środę 4 lutego 1987 roku górnicy zjechali pod ziemię na szychtę, jak na każdą inną. Nocna zmiana dobiegała końca. Nikt w tamtym momencie nie przypuszczał, że dla wielu z tych górników będzie ona tą ostatnią. O godzinie 5:35 nastąpiła eksplozja. Pozbawiła ona życia 17 górników. Ze strefy zagrożonej wyprowadzono 47 osób, 20 było ciężko poparzonych. Przez lata kopalnia węgla kamiennego Mysłowice była symbolem, żywicielką regionu. Kompletnie odwrotnie niż dzisiaj. Ostatnią tonę węgla wydobyto 7 listopada 2008 roku. Niemal 16 lat później zakład wygląda jak zupełnie inne miejsce. Jakikolwiek los spotkałby ostatnie pozostałości, kopalnia nigdy już nie odzyska dawnego blasku.